Cześć, kochani! Witam Was jak zawsze, bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Barbara Zawada i jestem akredytowanym coachem. Wszystkie informacje znajdą Państwo pod tym filmikiem, także bardzo serdecznie zapraszam poniżej. Tam również znajduje się opcja do subskrypcji kanału. Jest mi ogromnie miło, że Państwa przybywa, subskrybujecie mój kanał, także, kochani, jestem. Przyobę, ogromnie wdzięczna za każdego subskrybenta. Tam również można zostawić komentarz, nacisnąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi publikacjami. Bo będą i więcej w społeczności. Tam sobie proszę przekładać te zakładki. Wszystkiego się dowiecie. Teraz będą trzy filmy na prośbę Państwa, które zostawiliście informacje w komentarzach. Jeszcze jest taki temat, który Państwa interesuje, dlaczego narcyz się żeni lub wychodzi za mąż. No bo kobiety wychodzą za mąż, mężczyźni się żenią. Opowiem to w dość obszerny sposób, ale będą też takie mm, sugestie, że w ogóle dlaczego często ludzie nienarcystyczni o małym zarysie może. Też również z jakich pobudek wchodzą małżeństwa. Także ten film jest dla każdego. Nawet nie tylko dla osób, które mają duży zarys narcystyczny. A więc, kochani, zaczynamy. Jak znamy narcyz z różnych powodów powoduje, że on chce zawrzeć związek małżeński. To jest. Dla niego, tak jakby też pochwała, to, że on kogoś ma. Czy ona, że oni znaleźli. I trochę małżeństwo ich, tak jakby, upewnia w tym, że oni jednak są potrzebni, że oni są chciani, czy ona jest chciana. Często się mówi, że. Ułożyła sobie życie, czy ułożył sobie życie. Jednak w naszej kulturze małżeństwo jest jeszcze widziane jako coś, co powoduje, że my jesteśmy poukładani w jakiś sposób, no bo jednak rodzina na całym świecie jest widziana zawsze w dobry sposób, nieważne jak to jest, my chcemy tak widzieć. To jest taka trochę iluzja tego, że żenimy się, podpisujemy. W cudzysłowie, kochani, cyrograf. I nam się wydaje, że już nie można tak zamknąć drzwi i wyjść jednak, kiedy się wyszło za mąż. Kochani, głębokie więzi, empatia, hmm, taka bliskość, szacunek jeden do drugiego, to Państwo wiecie, jeśli śledzicie mój kanał czy inne, że to u narcyza jest jakby nie po drodze mu z tym, ani jej, jeśli to jest narcyzka. I trudno szukać w takim małżeństwie takich wartości. Więc, dlaczego taka osoba podejmuje działania typu ślub czy wyjście za mąż? Kochani, bo już powiedziałam, w tej kulturze my tak niestety jesteśmy spostrzegani. I on, czy ona, jest y, troszkę zakotwiczona w tym, że jest ślub, jest zazwyczaj y, zabawa dla wielu osób, on jest dobrze widziany. Taka osoba narcystyczna weźmie dzisiaj ślub to nas będą państwo przez 3 lata. Cały czas było mówione, jak to było pięknie na tym ślubie. Oni najczęściej robią kilkanaście razy zdjęcia. I często na przykład jak się ogląda profile czy na Facebooku, czy na Instagramie, już byli państwo na pięciu innych ślubach, a oni jeszcze roztrzęsają swój, że jednak ich był najlepszy, że ta miłość ja rozumiem, że młodzi ludzie, czy w ogóle osoby się cieszą swoim ślubem, pokazują wszystkim, no ale nie przez 3 czy 5 lat, że przyjeżdżają osoby i one cały czas o, ta, o tym samym. Już widziała tą kasetę czy ten film trzy razy, a oni jeszcze. No do upadłego, no wszystko u nich było najlepsze. No gdzie u tam Kryśki, czy zośki, czy uzenka? To to nie, to, to było nie do porównania. No, mój był najlepszy, bo chcą pokazać światu, jacy oni tam są wspaniale. Tu znowu się ujawniają ich cechy. Takiego, że on jest ma zewnętrzny czy ona wizerunek, oni często mm, zapraszają takie osoby, gdzie mogą się przeglądać w ich oczach. To jest najczęściej musi być szef, jakiś, jeśli ich pracują. U kogoś to zawsze zapraszają śmietankę z, ze swojej pracy, no bo to przecież musi być widoczne. Za, zapraszają znajomych i tych, którzy są po ich stronie, i tych, którzy nie są po ich stronie, no bo przecież muszą zobaczyć. Oni zawsze inwestują z przesytem i na swój wizerunek, i również na wizerunek ślubu, czy czy nawet okresu narzeczeństwa, no bo to też trzeba jakby zapieczętować i pokazać światu. Nic się nie obchodzi między mną a tobą na przykład, żebyśmy my mieli doznania i my mieliśmy przeżycia, tylko trzeba to światu pokazać. Więc to jest jakby kulturowo narzucone, że to dobrze wygląda. Że ślub musi być z powerem, musi być dla ludzi, a tak naprawdę ślub powinien być dla tych dwóch osób, które się pobierają. Bo jak to się mówi, po ślubie dopiero się zaczyna cała zabawa. A dla narcyza oczywiście ślub to ja już cię mam. To już nie jest tak łatwo pójść. To jest już takie przypieczętowanie, że ja to już ciebie będę kontrolować albo... Ty musisz się już cały czas tłumaczyć. Co ty robisz, z kim, gdzie, ile zarabiasz, a zawsze za mało jest. No, zawsze można więcej. Także my się już z pewnymi rzeczami musimy po prostu zwyczajnie oswoić, że to już wejdzie po prostu w nasz codzienny tryb życia i dla wielu osób to jest takie staniecie się kurczę, a co ja zrobiłem? Czy co ja zrobiłam? Za kogo ja wyszłam? Więc o tym będzie na końcu, dlaczego warto się zastanowić, jak nasze życie będzie wyglądało z daną osobą. Nieważne, czy ona jest narcystyczna, czy w ogóle co będzie po ślubie, kiedy te okulary nam już zlecą. A zlecą przecież. Bo nie żyje się w ciągłej iluzji ani bajce. Więc, kochani, narcyz żeni się, bo to jest dla niego. Takie spoiwo, nie? bo normalny człowiek wie, że małżeństwo jest inwestycją długoterminową i podchodzi z reguły, jak nie ma jakichś innych przyczyn. Bo kochani, jakby często jest przyjęte, że ludzie jeszcze w tych czasach żają się z powodu jakichś tam zejścia w ciąży, to u Narcyza jest to rzadko, bo on jest chyba. Że tu chodzi o jakieś inne aspekty. Warto się z tą osobą ożenić, nie? No to wtedy pozwoli sobie na wpadkę czy zrobienie przysłowiowego Dziedziusia, ale to wtedy on to robi z dobrą partią. Albo panią, czy panem, który ma jakieś zasoby, że to będzie tak, jakby poziom wyżej niż mam, że gdy. musi to się opłacać. Kochani, jeszcze jeśli chodzi o schemat osobowościowy narcyza, którego kieruje, go to żeby zawrzeć małżeństwo, to zazwyczaj to małżeństwo trwa do tyłu, do takiego czasu, kiedy ma, narcyz chce. Bo zazwyczaj narcyz nie ma tylko jednego związku. On wyssa daną osobę idzie dalej. I osoby narcystyczne często jak patrzymy, kiedy one mają gdzieś tak 40 lat, 50, to one mają już co najmniej dwa, trzy małżeństwa, bo oni to lubią. To właśnie powiedziałam, że to jest kulturowo dobrze widziane. Jest ten cyrograf, jest to ograniczenie na piśmie. Proszę się, kochani, zastanowić, dlaczego my uważamy, że pójście do urzędnika i zawarcie. Bo Powiedzmy sobie, że nie będziemy wchodzić w tematy religijne, bo na tym kanale tego bym nie chciała. Dlaczego my uważamy to za coś ważniejszego niż ja przysięgam swojemu partnerowi, że chcę być z nim? Dlaczego to, co mówimy między sobą, jest mniej ważne niż to, że my pójdziemy i przez jakąś panią czy panem. Przysięgniemy przy świadkach, czyli jednak ludzie mają zakodowane w sobie, że powiedzenie to głośno, podpisanie, żeby ludzie też wiedzieli, jest ważniejsze od, od tego, co my sobie deklarujemy. A zawsze to my, kochani, siebie zobowiązujemy do jakiejś oddania drugiej osoby wierności i wszystkiego, co uważamy za zasadne, bo drugą osobę nie możemy zobowiązać do niczego. Więc, jakby osoba narcystyczna nie ma takiego kontaktu z sobą, więc ona za trwałość uważa tylko to, co jest podpisane jako cyrograf, już cię mam, teraz to ja będę, czy teraz to ja pokażę, co ja naprawdę potrafię. Dlaczego powstaje pytanie, dlaczego narcyzi to robią? W świecie, który ma jest y, uporządkowany, jego zadanie jest pokazać się, jak w y, więcej ilości miejsc. W pracy jest to dobrze widziane, że dana osoba jest zamężna, czy jest żonaty, dzieci są dobrze widziane, kochani. W normalnym przypadku ludzie się pobierają, budują sobie gniazdko. Jest miłość oparta na tym, po jakimś czasie decydujemy się na potomstwo. Prawda to jest osadzone w tym, co my czujemy do siebie. A u Narcyza dziecko jest narzędziem. Jest taką akcesorią do jego potrzeb. Wróćcie Państwo do filmiku o dzieciach. Nie będę tu tego tematu rozwijać, także znowu dziecko jest rodzajem hmm, jego takiego. <słuch> Jakby zasobu, który on wykorzysta po to, żeby promować swój wizerunek, swoją osobę. Także osoby, które się wiążą z osobą narcystyczną, muszą się przygotować na różnego rodzaju wymówki, na racjonalizację, na. Ciągłe, tak jakby usprawiedliwianie tej drugiej osoby. No bo główną domeną małżeństwa jest to, że my jesteśmy lojalni wobec swojej drugiej strony, swojego partnera. To wymaga małżeństwo, że normalnie nie mówimy źle o swoim partnerze, nawet jak on popełnia błędy. A w sytuacji, kiedy mamy za partnera osobę narcystyczną, to my musimy się naprawdę sporo napracować. I znajdować różnego rodzaju wymówki dla mamy, dla teściowej, że się tak zachował, czy zachowała. My musimy cały czas znajdować wytłumaczenie, po jakimś czasie my sobie siadamy i mówimy, Boże, z kim ja się związałam, czy z kim ja się związałem, czy to jest warte, czy tak ma wyglądać małżeństwo. W ogóle nam się inaczej wydawało. Więc, kochani, dobrym rozwiązaniem jest, Wchodzić w związek z, z odpowiednią motywacją. I dlaczego my chcemy zawrzeć ten związek małżeński akurat z tą osobą, a nie inną. To widzieć to, jak to życie będzie później wyglądało. Bo kochani, zdrowe małżeństwo wypytałam sobie tutaj bardzo duży, dużo cech. To jest między innymi wytrwałość. Do wspólnego życia. To jest taka sumienność wobec siebie i w wielu sprawach, to jest taka wyrozumiałość dla siebie, umiejętność przebaczania, niewypominania takich ciągłych błędów drugiej osobie. To jest życzliwość wobec siebie, taka dobroć, zrozumienia, empatyczna drugiego y, człowieka. Ugodowość, wspólne wartości, to musi być szacunek widoczny, a jeśli miałam zły dzień, czy on miał zły dzień, to my sobie zdajemy z tego sprawę. Nie wiem jeszcze co, kompromisowość to jest bardzo ważna rzecz, że nie ciągle, że to ja muszę iść na kompromis, ale ta druga strona, więc to są jedne z takich najważniejszych cech, bez których ani róż. I kochani, zastanówcie się, czy narcyz mać. Trzy z nich na poziomie 80%, 60% raczej nie. Osoba narcystyczna, no nie widziałam jej ja takiej. Może jak Państwo znajdą, to proszę pisać w komentarzach. Więc jeśli się wiążemy oso z osobą o zarysie narcystycznym, powstaje u nas właśnie taki ciągły dysonans i ciągle takie walczenie z różnymi przeciwnościami. My już nam się wydaje, że jest dobrze, ale nie jest. Więc jak już Jesteśmy w tym związku, te okulary spadną, to nam się już wydaje, no dobra, będzie miał czy będzie miała lepszą pracę, to co to, to się zmieni? Przyjdą dzieci na świat, to na pewno troszkę będzie lepiej, może tego pragnie, tego potrzebuje, są dzieci, nie ma lepiej. Jest lepsza praca, nie ma lepiej. Mamy większy dom czy większe mieszkanie, nie ma lepiej. Dzieci wyrastają, kończą szkołę, może studia, wychodzą z domu, nie ma lepiej. Jesteśmy w takim wieku, że moglibyśmy korzystać znowu z życia, nie ma lepiej. Więc już nawet nie nastąpi lepiej, bo kochani, no z narcyzem nie może być lepiej. On będzie zawsze szukał, on będzie zawsze drążył, będzie zawsze szukał dziury w całym, będzie tak do, jak to się mówi, kół tam, gdzie zaboli. I on, czym dłużej nas zna, tym będzie innej amunicji używał. My, my w sumie im dostarczamy, bo widzi, żyjąc z nami, jakie my mamy słabe strony, nie? No i on tam na początku ukuje, ale później to zadźga. I zobaczy, jak co jest dla nas ważne, tą amunicją będzie grał. Kochani, dlaczego tak się dzieje? No wiadomo, że Narcyz boi się tego odrzucenia, tego odtrącenia. Dla nich małżeństwo to przede wszystkim taka, no przez ten cyrograf, takie poczucie bezpieczeństwa, że my to znowu, tak jak powiedziałam, szybko nie uciekniemy, bo się nie da. Więc co może być gorszego od życia z narcyzem, to będzie jeszcze rozwód z narcyzem. Więc kochani, naprawdę ja robiłam filmik o odejściu i tam było o rozwodzie, więc myślę, że jakby osobnego filmiku o rozwodach nie będę robić. Oczywiście wy wypiszcie to w komentarzach. Czy chcecie na temat rozwodu, bo już wiele rzeczy powiedziałam. Kochani, więc nam, jeśli my chcemy od niego odejść i zachowamy prawa rodzicielskie do dzieci, no majątek to rzadko nas mm, pozwoli. Yy, Zabrać, ale gdy my zachowamy siebie, w, można powiedzieć, pokieryszowanych, ale w całym kawałku, i psychicznym mam tutaj dzieci, i będziemy mieli dach nad głową, to naprawdę mam szczęście. Naprawdę. Bo taki rasowy narcyz, on nie odpuści. On będzie. Walczył do upadłego, mając już, tak jak powiedziałam, w innych filmikach nową partnerkę, no to my oczywiście będziemy zlić niedobrzy, a on oczywiście zawsze wykorzystany, czy ona i zawsze będziemy źli w tej jego historii. No to się już, kochani, musimy. Nie może być inaczej. My w historii, na opowieści naszego Narcyza, jesteśmy potworami. No tak, proszę, trzeba się z tym pogodzić. To nawet nie masz czym walczyć, bo jak my musimy to komuś tłumaczyć, no to zawsze, kochani, jak musicie tłumaczyć, to kim jesteście, bez podania jakiejś tam przyczyny, to to nie jest taka osoba. Ja nie mówię tutaj na polu jakimś tam biznesowym, no, bo to trzeba się przedstawić, ale tak normalnie, kiedy ktoś zmusza was państwo do tłumaczenia się swojej osoby, bo ktoś tam powiedział jakąś na temat was opowieść, to nie ma sensu. Nie ma sensu, bo osoba będzie wierzyła temu, komu chce, albo używa e, uważa tę osobę za autorytet. No to jak ktoś używa osoby jako autorytet, i jest to narcyz, to bez sensu. Szkoda waszej energii, szkoda waszego czasu. To ten narcyz dowartościowuje się ślubem z wieloma partnerkami, więc tak już powiedziałam, że to chętnie to robi, ja znam kobietę, która jest narcyzem. Chyba teraz ma trzeci ślub. To było tak, na pierwszym miała jedno nazwisko, przy drugim ślubie dołączyła to drugie. A teraz przy trzecim ślubie już się zmieniła na, na nazwisko swojego męża. Także jakby ktoś czytał, no to tak, jedno, dwa, później całkiem inne trzecie. Także można się pogubić, jak to teraz się zwracać do tej pani, jeśli ktoś mu też łączy to z nazwiskiem. No, tak cóż, tak bywa. Czasami ktoś bez tej drugiej, jakby swojej części, wydaje się nie do końca kompletny. Kochani, y czym motywować się, żeby wyjść dobrze za mąż? To właśnie tym, żeby zobaczyć się, co mi ma dać na małżeństwo. Jak ja przede wszystkim chciałabym, żeby to małżeństwo wyglądało i z kim. I przede wszystkim, czy kocham tego człowieka, nie taką iluzją tego, co uważam za miłość, taką zdrową miłością i zawsze, zawsze trzeba brać pod uwagę to, czy ma te wartości, co ja i o tych cechach, co ja dzisiaj wymieniłam, proszę państwa. Jak nasze życie będzie wyglądało po ślubie, my to musimy już trochę wiedzieć przed. I kochani, nie skupiajmy się tylko na tym, co partner czy partnerka mówi, ale też to co robi. A dla mnie zawsze czerwoną lampką jest to, kiedy ktoś spełnia moje oczekiwania za szybko i są takie bajkowe. Dla mnie zdrowa miłość rozwija się powoli. Nikt nie zmusza nikogo do małżeństwa, bo narcyz często używa takich treści, a bo ja chcę się z Tobą ożenić, nie? Bo Ty jesteś kobietą miłością, czy kobietą mojego życia, i zarówno odwrotnie. Narsyski bardzo chcą wychodzić za mąż, bardzo. A później, właśnie są takie opowieści, i zawsze w tej opowieści jesteśmy niedobrą stroną. Więc, kochani, lepiej się zastanowić pięć razy niż odchodzić z pustym sercem. I to odejście jest mega, mega trudne, i nie mamy wtedy ani dobrych wspomnień. I często jesteśmy mega, mega pokiereszowani i psychicznie, i fizycznie. Także, kochani, moim zdaniem, to, czy ułożyliśmy sobie życie poprzez ślub, czy nie, to są takie zabobony starych czasów, bo można być. Singlem można być w partnerstwie i w ogóle nie trzeba mieć cyrografu. Piszcie Państwo w komentarzach, co wy na to. Nie jestem przeciwnikiem ślubów, tylko z dobrą motywacją i naprawdę z takim szczerym uczuciem wobec siebie. Ja często jak oglądacie mój fanpage związek, to jest takie wymiana troszeczkę też usług, że ja chcę, żeby moje, mój partner był szczęśliwy i on tego samego chce. Ale nie tylko mówi o tym, też również robi. Także, kochani, dziękuję za poświęcony czas. Jak zawsze, piszcie w komentarzach i będą następne filmy na prośbę właśnie Państwa. Wszystkiego dobrego.